Siemka, witajcie wszyscy. Wybrałem się na jedną z okolicznych plaż w okolicach mojego miejsca zamieszkania. Na dzisiejszą wyprawę zabrałem Nocta Macro Simplexa i magnes neodymowy. Nocta Macro Simplex jest znanym i cenionym detektorem wśród poszukiwaczy. Nie trzeba go w chwili obecnej bliżej przedstawiać. On dzisiaj będzie mi towarzyszył. I najnowszy nabytek. Magnes neodymowy o dźwigu 350 kg firmy Kraftdele. W zestawie z linką. Tu jest linka. Czerwona, długa, z karabinczykiem. A tutaj oto sam magnes, który jest schowany w takim styropianowym etui. Udźwig 350 kg, za chwilę go przetestujemy na suchej plaży, jak i też w wodzie. Rozerwę też ten worek foliowy. Piękny, ładnie błyszczący się. No, teraz będzie co robić. Przekręcimy tylko sobie uszko do rzucania na bok. No i magnes mamy praktycznie już gotowy do użycia. A, muszę cofnąć, bo tu była taka podkładeczka, żeby o niej nie zapomnieć. Ona będzie w jakiś sposób trzymała lepiej te mocowanie, bo do tego służy. Także lada chwila, zobaczcie, dociskam i już mamy gotowy magnes do rzucania. No i oczywiście karabinczyk trzeba będzie zamontować i pamiętać, żeby go zabezpieczyć, żeby czasami nie było jakichś styrków. Muszę wam się przyznać, że bardzo długo nie rzucałem magnesem neodymowym. Odkąd zakochałem się w wykrywaczu metali, przestałem chodzić na magnes neodymowy. Natomiast z racji tego, że mamy w ofercie w sklepie magnesy neodymowe i wielu moich znajomych no, na co dzień użytkuje magnes neodymowy, jakby powracam też do rzucania. Myślę, że będziemy częściej spotykać się nad wodą z takimi oto magnesami. No i z myślą o tym, że będzie się wyciągało fajne jakieś blachy z wody. No i jest ta historyczna chwila. Pierwszy rzut po wielu, wielu latach. Pierwszy rzut pusty. Muszę założyć rękawiczki, bo też są w zestawie. No i rzucamy kolejny nasz rzut. Teraz pochodzę trochę z Simplexem, ale zacznę od miejsca, gdzie, zobaczcie, woda wypłukała sobie taką rynnę z góry do dołu i wszystko ściąga do wody, czyli sobie najpierw ten szeroki pas przeszukam, a później pozostałą część plaży. Drugi sygnał i kapselek. Pierwszy to był kawałek folii. I myk, szukamy dalej. Drugi kapselek walił mocno. Już myślałem, że to jakaś moneta. Posłuchajcie sami. A tu kapsel. Nic, szukamy dalej. Ale tym sygnałem to i ja się zmyliłem. Myślałem, że to jakaś folia. A tu 20 groszy. Koniec sezonu turystycznego i wylegania się na plaży. Coraz mniej monet można znaleźć, bo zapewne nie tylko ja tutaj chodzę, ale też inni. Natomiast efekty jeszcze są. Słuchajcie,
Mówiłem wam, że będę szukał w tym miejscu najpierw wypukanym. Intuicja mnie nie myliła. Zobaczcie, w tej rynnie wypukanej znalazłem 10 groszy. Oczywiście wygląda one paskudnie, bo było tutaj głęboko w ziemi i cały czas spływająca woda w jakiś sposób wpływała na stan tej monety. Natomiast chciałem właśnie wam zwrócić uwagę, że sytuacja ta nie dotyczy tylko plaży. Gdziekolwiek przechodzicie i po deszczach woda sobie wytworzy naturalne koryto, wypłucze ziemię, zajrzyjcie tam, bo uwierzcie mi, można dużo, dużo bardzo ciekawych rzeczy znaleźć w takich miejscach i to w ogóle bez użytkowania wykrywacza metali. Zachęcam was, podpatrujcie, jak woda sobie drąży koryta, jak wypukuje piasek, no i oczywiście zaglądajcie tam. Warto. Minęło troszkę czasu, a ja miałem kilka sygnałów. Pierwszy z nich to zrywka, drugi to samo, kapsel, no i kolejny kapsel. Nie zrażam się, szukam dalej. A w tym dołeczku był kapselek od żuberka. Żuberek. Wieczorem to i my żuberka pewnie wypijemy, natomiast na razie jest praca i nagrywanie filmu. Odłożę wykrywacz i pojeżdżę sobie po piasku dalej neodymem. W wodzie magnesem dużo nie znalazłem. Jest tutaj dużo zielska i no jest utrudnione wyciąganie żelastwa z wody. Natomiast teraz sobie magnesem poszukamy kasy, która zalega tutaj w piasku. I zrobiłem kilka rundek wzdłuż plaży. No i uczepił się kapsel, gwozdek malutki, no i wzmocnienie od butelki, od szampana. Także trzy elementy magnes chwycił. No to szukamy dalej. Zobaczcie, magnes neodymowy nie tylko służy do wyławiania żelastwa z wody, ale również też do wyciągania monet. Przyczepiło się kilka monet, jedno groszówka, kolejna jedno groszówka. No i też tutaj widzę jakieś 2 centy. Większość państw w chwili obecnej wydaje monety z domieszką metalu, stąd łatwo takim magnesem neodymowym wyciągnąć te monety właśnie z piasku, głównie na plażach, no i nie tylko. Także magnes służy do rzucania, ale też do ciągania po piasku, aby wyciągać oto takie drobniaczki. Niesamowita frajda, jak się ciąga taki magnes na sznurku, a tu przyczepiają się monety, oczywiście są to te o niższych nominałach, ale robiąc sukcesywnie takie wypady, można troszkę drobniaków nazbierać. Zachęcam was, spróbujcie. Moja dzisiejsza wyprawa z magnesem neodymowym i z wykrywaczem dobiegła końcowi. Podejdę jeszcze do Flintstone'a, spakuję wszystko, no i udaję się do domu. Dzisiaj nie było za dużo skarbów. Natomiast dzisiaj był dzień rekreacyjny, gdzie mogłem swobodnie sobie odpalić neodym po bardzo długim czasie, pochodzić z wykrywaczem i odpocząć. To też jest bardzo istotne w tym, co robimy. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Jeżeli podobał wam się filmik, zostawcie komentarz, zalajkujcie. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał i oglądajcie kolejne odcinki, do czego was zachęcam.